prostu jadąc na wiosennym trzeba będzie sobie to po prostu okraczyć. Nie wiem, to niby dosiewane kuźwa było do końca. Wiecie, my nie robimy miedzy, bo po cholerę siejemy jedno na drugie i tak to wszystko paszówka. A tu kurwa miedza jak ta lala wyszła. O, tu gdzieś widać oprysk nie złapał. I jaka różnica, zobaczcie. I kwas. I od razu miotła. Także naprawdę, jeżeli macie miotły, męczycie się już kupę lat, to tak wiecie, nie to, że was namawiam. Ale jeżeli i tak czymś pryskacie, to po prostu sobie weźcie, sprawdźcie pontos od pasku. To jest zabieg zimowy, oczywiście na jesień po siebie. Do tego tylko po prostu trzeba tam chyba chlorofluorą czy coś dołożyć. Krzysiu by wam to... Krzysiu na pewno jak nagrywał na wiosnę, to wam o tym... Znaczy jak nagrywał opryski, to wam o tym mówił. Także jeżeli też nie możecie zwalczyć, to sprawdźcie sobie po prostu, jak u was to zrobi i dajcie znać, może ktoś z was też tym pryska. Albo możecie też swoje sposoby, jak u was sobie radzicie z miotą, bo niestety no jest taki ostatnie 4-5 lat, takie dość mokre jesienie i też lubią mokre wiosny, więc z tą miotą jeszcze kichana robota. A dla niej na to jak na lato. Dobra, jak gdzieś tam jak będziemy się dalej sypać, to się włączymy. Kurde, no nie złapię chyba na raz. Tam od połowy tu teraz gdzieś tak mi się trochę rozszerzyło. Cisza. Nikt nie kosi. No bo koła sąsiady. A przepraszam, ja pierdzielę teraz tak. Siema sumsio. A już tak się rozglądam tu w te i we w te. Mówię, cisza, spokój. Działo, a teraz jak dopiero tam dołek był kukurydzyjny, mnie zauważył. Szkoda, że nie kosi tutaj tej pszenicy. Bo teraz to dzierżawi od sąsiada naszego. I tam wiecie, fajnie było, bo zawsze kukurydza, pszenica, taki przedkląd fajny. I teraz ma zasianą pszenicę. No kurwa, jest równa, szczota jak chuj, ale coś miał z siewnikiem, ojciec mówi jak siał, że miało mu braknąć ziarek, a on zasiał wszystko i w chuj zostało. To wziął i w drugą stronę posiał. Bo tak właśnie jak wstałem z chałupy u siebie, patrzę, mówię, kurwa, bronował? Mówię, czy co, bo wiecie, w tą stronę były, w drugą niż ścieżki idąc. Ale powiem wam, że to tak wiecie, no to nie wiem ile wysiewał, może wysiewał ze 100 kilo i w drugą stronę pojechał kolejne 100 kilo, to jeszcze tam czul wie, ale jest kurwa taka gęsina i naprawdę ładny kłos i wszystko. Więc to nie ma co powiedzieć, no zadbane zboże. Ciekawe ile też wiecie azotu tutaj poszło, nie? Bo patrząc w okolicy, no nie ma nic gęstszego i ładniejszego równego zboża, o! Bo to trzeba sobie powiedzieć, że jest cholernie równe. A co, no ja teraz dojadę w tamtą. Kurwa, o! Czy ja dam radę jechać tam i nazad? Żeby nie było lipy, że ja się dwa razy będę wracał. Oj, chyba podsofnę i sypnę, bo ten przejazd ładnie teraz oddał. O, no w tamtą stronę pojadę, ale na powrocie no fakt, że dużo mi nie zostałoby. Ale ryzykować. A wiecie, rurę mam otwartą, to ile ja pół minuty zmajaczę. Później będę wysypywał krócej. No, nie ma co ryzykować. Sypniemy sobie teraz. O, no jutro od rana może poprasujemy coś, jeżeli to rosa zejdzie.
zmieści się. Będzie tyle, co poprzednia, może troszeczkę więcej. Tego nie będę dzisiaj zwalał, tylko niech to sobie na przyczepie dzisiaj poleży. Nasypać jak najwięcej, to wtedy będzie mało łopatowania. Będzie łopatować i łopatować. O, tak to się żyje, kurde, tej polskiej wsi. No, także jutro zobaczymy. Może mieszaneczka. Reszta na przodek pójdzie. Bleh, się kurde kurzy. Ręcznego nie było, panie.
się. Najważniejsze żniwa skończone. W szoku jestem. To wiecie, najważniejsze, bo jeszcze wiosenne, no zostają te wiosenne, ale to jest takie po prostu zapcha i dziura do paszy, żeby była bardziej wartościowa. A tak naprawdę hektarowo to nie ma ponad hektar grubo pola, jak nie półtora, bo jeszcze tam coś koło domu jest. I do tego wszystkiego, jak będą z was zbiorniki, to będzie pewnie maksa. No tak czy siak jest u nas kombajn wprowadzony. Dobra, zjedziemy z kombajnem. Zmiela coś, obstawiam, że chyba tam ten pas za mocno tej mucarny. Śrutownik mamy, to na cholerę kombaj ma tak robić. Jak tam, postałaś se? Przepraszam, postałeś, bo to super. Wiecie, żeby przez oręż zawsze ubezpieczyłem, żeby nie wyleciało. Dobra mordy, ja zjeżdżam jednym, drugim. Chyba bym to zostawił na przyczepie. Tak mi się coś wydaje. No dobra, nie będę po pokosach sobie jeździł, bo jutro będę to prasował. Ale już jak fajnie słoma sobie zelżała, jeszcze jutro jak sobie zelży, nawet nie wiem, może w sobotę. Zawsze całkiem inaczej się pracuje, jak taka słoma jest uleżana, a nie od razu po kombajnie. Trzeba zobaczyć pogodę, jak to wygląda. No więc muszę zobaczyć co i jak. Czy to dzisiaj sypujemy, czy nie? No i tak minić.
kiedy tu ten wózek z wapnem, kurwa. Kurde, nawet wiedzą, kiedy mają się zamknąć.
Ja idę luknąć. Jeżeli ja sobie przyczepę podstawię, to czy ja tu jutro wyjadę prasą? Tak. Jeżeli przyczepę w miarę tu ustawi, to tutaj jak pozamyka garaże, to żadnego powinienem podłączyć. Bo mogę sobie odwrotnie najpierw prasę wyciągnąć, a wtedy tu podziałać. Tak chyba, słuchajcie, zrobimy. Byłem przekonany, że nagrywam. Ja teraz wchodzę zobaczyć, ile mi jeszcze czasu zostało i baterii. Patrzcie, a ja nie nagrywałem. Prasę podłączyliśmy do John Deere'a, no bo oczywiście John Deere'a będzie prasować. I teraz tak. I love you, nie? Nawiewy. Chłodniutko w kabinie. Petarda. Czy trzeba będzie jutro popatrzeć, czy na takim zaczepie, czy coś zmieniamy, czy też nie. Ja rozumiem, drogie panie, że to trochę wyglądałem jak grzęty, ale no, przepraszam bardzo. Ja poprowadzę... Cofniecie? No właśnie. Wahasz się jeszcze? No tak myślałem, że nie będzie chciał tym cofać. Dobrze, jak tak blisko, czy nie? Bo ja nie wiem, czy to opuści tak mocno w dół. Jednak może to, jak tak daleko stałem, to było bardziej prawdopodobne, że będzie lepiej. Ładny zestawik. Chciałem zobaczyć, bo nie chciałem się denerwować na polu. Jednak powiem wam, trzeba to zakładać wcześniej. Założyłem se to, drugim raz wsiadłem, cofnąłem i od razu człowiek wiedział, bo to nie mogę być za blisko, bo to niżej nie idzie, patrzcie. O, to jest maksymalnie praktycznie tyle, co może pójść. Więc spoko, pod spód wkładamy tamto, żeby się nie sypało. Na trójeczce, bo najczęściej na tym nam pokazuje 11,5 w końcu, słuchajcie, zaczyna. A widzisz, 14. 11. No tam, gdzie pewnie zielsko trafi. Czy coś, no ale to pokazywało 12, więc powiem wam tak, na tym trybie, na trójce pokazuje nam mniej więcej tyle, ile ma na pewno. Bo jak bierzemy na tych normalnych, to dwójkę musimy dodawać. O, zobaczcie, jaka różnica na przyczepie dziwna. 10,5, 11, mówię 14, jak tu pewnie jakiegoś otup chwosty są. 10,5 to nie wcale powiedziane. No ale ważne, że ścinte.
Tu w razie W się planteką przykryje, jeszcze to ładnie owieje i jutro se chyba zrzucimy, bo mówię, nie chcę nawalić tego bina od razu, jak jeszcze jest trochę coś tam, wiecie, jakichś chwostów, żeby nie było lipy. Pose diose łąckę kosić, słońce świeciło, poczyściłem wszystko. I teraz coś się brać za to nieszczęsne smarowanie tą tawotnicą. Się jutro zdenerwuję, to pojadę i kupię, może coś ciekawego będą mieli. Dobra, wyszło od razu, o to chodzi.